oczywiście dosiadł się pan. No i miał jakieś środki z zakupami. A teraz tak, jedziemy nowym Schindlerem 3300 MRL. Nowym. Będzie 18 z nowymi tymi. To jest pewnie dlatego, że ludzie nie wiedzieli, że żeby pojechać na 10 trzeba wcisnąć 1 i 0. Więc zrobili pojedynczy przycisk. A jedziemy, uwaga, gdzie? No gdzie? Na Rozewskiej 34! Jezu. No więc tak, jedziemy właśnie na Rozewskiej 34 tym Schindlerem, o którego nagranie prosił mnie Damian Filipczuk. Nalegał i prosił, żebym nagrał. No a jechała tutaj na początku, jeździła tutaj jeszcze na początku sierpnia. Osiedlówka wymiana zakończyła się 13 września. A teraz właśnie ja jestem tu dla was. Nagrywam specjalnie dla was. O kurde, ktoś wywołał windę. Dzień dobry. Dzień dobry. Się ludzie dosiadają. A tu mamy dotykowego Schindlera w 1B, w którym koniecznie muszę jechać. Jest to nowy Schindler 3300 dotykowy. No i jedziemy na 7. 6. Takie perełki to się odkrywa. Ten rok zainstalowania. Ale wolnak nie wiem. Siódma jest zablokowany. Ale cicho, nie?
Jesteśmy na Burzyńskiego 8E. Mamy tutaj nowego Schindlera 3300. Jedziemy na 10. Tak, tutaj jeździł stady zręb osiedlowy, który bardzo głośno hamował na 10 piętrze. Zresztą dam wam linka do tej windy. Wysiądę, bo może ktoś wsiadać. Dobra, nikt nie wsiada do windy, to jedziemy na dół. Znaczy nikt nie zwołuje. I zobaczymy, no do, nie. Zero od razu. No, dobra. A tak, ta osiedlówka miała lustro, co tutaj jeździła. Miała, bo sprawdzałem. Z 1 lutego nagranie. Teraz idę na kombatantów. Zobaczymy, czy coś tam powymieniali.